Cześć wszystkim! Znowu Plan 7, ale ściąg Tyranii. Dobra. W międzyczasie przejrzałem sobie wszystkie zaklęcia. I gdzie się dało, pododawałem bądź pozwiększałem poziomy sigili, gdzie się dało. Ponieważ tak, nasza wiedza ostatnio troszkę wzrosła. Więc nic, zbyt wielkich tam zmian nie było, więc nie będę ich pokazywał. Dobra. W każdym razie. A, właśnie. Wiem po co zaklęciom leczniczym zwiększona celność. Sama tak, opis to oddaje, że zwiększona celność zwiększa szansę na krytyk, który zwiększa ilość zdrowia przywracanego przez zaklęcie. Więc tak, więc jednak przydaje się ładować celność do zaklęć leczniczych, więc też tak zrobiłem. Dawałem tam sigile celności. No i dobra. Pogadajmy z Ashem. Powinien być dumny z naszych ostatnich osiągnięć. Tak jak tam... Tak, nadal. Love, hate. Moi zwiadowcy donoszą, że wiele osiągnąłeś po nocy księżnicy. Jeśli chór opuścił i jest gliszcza, to chętnie wysłucham twojego meldunku. Po kolei, najpierw edykt ognia. Czy rzeczywiście został zakończony? Pozostałości księżnicy przestały płonąć. Co za ulga. Edykt rzadko kiedy ma trwać tak długo, a skutki edyktu ognia zawsze mnie martwiły. Nie mogłem spać po nocach, martwiąc się, że płomienie hegemona mogą rozprzestrzenić się i pochłonąć całe terasy. Ale to dziecinne. Hegemon nigdy by na coś takiego nie pozwolił. Dziękuję ci, że uspokoiłeś tego człowieka. Moje działania w płonącej księżnicy zakończyły się powodzeniem. Okej. Okay. Pod kontrolą wzgardzeni. Okej, okay, dobra. Czyli szkarłatny chór został przepędzony z ziemi spornych, a zakazana wiedza nie wpadła w ich łapska? Opowiadaj. Okej. Okay. Marik ma się dobrze, jest na spornych ziemiach. Świetnie, pomoże nam utrzymać pokój i upewnić się, że mądrość mędrców nie spadną w niepowołane ręce. Całe archiwum zostało zniszczone. Tak jest najlepiej. Niestrzeżony zbiór zakazanej wiedzy to obrazek Rosa. Zniszczenie archiwum wszystkim nam zapewnia bezpieczeństwo. No tak, czyli jednak zniszczyliśmy archiwum. Tak, ktoś w międzyczasie powiedział, że niby i tylko wynieśliśmy, ale wygląda na to, że tak nie było. Zabiłem cenzorkę i jej bandę. Teraz nie zatęsknią za tą wszą lub jej robactwem. Ja też nie. Dobra robota. To wszystko. Jakie będą nasze następne kroki? Nasza przewaga nad przeciwnikiem jest coraz większa, więc nie możemy więc przegapić okazji, by zadać Archontowi tajemnic decydujący cios. Jesteś niezwykle wartościowym pomocnikiem, ale mam dla ciebie kolejne zadanie. Teraz, kiedy mamy pod kontrolą dwa regiony, obecność wzgardzonych odczuwalna jest we wszystkich terasach. Nigdy jeszcze nie byliśmy tak silni. Aszy kiwa głową z determinacją, ale coś innego cię zaskakuje. Zauważasz, że blednie i wygląda na zdezorientowanego. Archont kręci głową i protestuje. Kiedy zwraca na ciebie uwagę, dostrzegasz w jego wzroku chwilową dezorientację, jakby usiłował sobie przypomnieć ostatnie parę chwili. Nieraz widziałem takie spojrzenie na rodzinnym gospodarstwie. Nigdy nie wróżyło nic dobrego. Komuś się oberwie. Generale, czekamy na twoje rozkazy. Kiedy będziesz gotów? Zatroskany Barik kłania się Archontowi. Nadszedł czas, by zebrać siły i ruszyć do Kamiennego Morza, gdzie głosy Narata i jego bandy wykopali swoją norę. Kiedy już uporamy się z Archontem, zamierzam przetopić ten jego przeklęty hełm i wrzucić go w największe głębi oceanu. Najpierw musimy zdobyć przyczółek. To umożliwi nam zebranie wojowników w jednym miejscu i przeniesienie wojny na terytorium Archonta. Jesteś gotów? Zbladłeś aż. Czy mogę jakoś pomóc? Jeśli wyglądam na zmęczonego, to przez tego przeklętego Archonta tajemnic, który zbyt długo mnie nęka. Trzeba się go pozbyć, nie marnuj więc czasu na sprawy, które cię nie dotyczą. Bierze parę głębszych wdechów i przegląda ci się wzrokiem tak intensywnym jak nigdy dotąd. On coś ukrywa. On coś ukrywa. Ale nic nie skuramy z tym. Jestem gotów. Od czego mam zacząć?
Wysłałem szpicem zgardzonych do kamiennego morza, ale siły szkarłatnego chórca grażają im w miejscu zwanym Wyjącą Skałą. Posłałem im z pomocą oddział, który znajdziesz przy sanktuarium Zębatej Paszczy. Oddział ten będzie potrzebował twojej pomocy w dotarciu do Wyjącej Skały. Czyli mogę się tam... Czego mogę się tam spodziewać? Tylko kraina Lazuru popadła w ruinę. Znacząco wzrosła populacja dzikich zwierzów. Nie ma wątpliwości, że szkarłatny chór wykorzysta ten fakt na swój użytek i spróbuje zwerbować swoje szeregi jak najwięcej dzikusów. Półwrota to ich ostatni bastion spokoju, chociaż rzeczywiście siedzi tam teraz szkarłatny chór. Dlaczego posiłki potrzebują mojej pomocy? Rejon ten zamieszkuje plemię zwierzców, które nie lubi ludzi na terytorium, które uważają za swoje. Nie przejmuj się nimi, więc możesz śmiało ubić tyle zwierzców, ile trzeba wykonać, by wykonać zadanie. Możesz nawet przyodziać się w ich skóry, jeśli masz ochotę, byle tylko udało ci się przeprowadzić moich żołnierzy. Zwierzcy to sprawni wojownicy. Wielu z naszych ziomków rozdarło na strzępy podczas podboju. Asze za nimi nie przypada. Moi kruszyciele opracowali plan zatrucia krainy, aby zagłodzić szkarłatny chór na ich własnym terenie. Wspomóż ich najlepiej jak potrafisz i okaż mój gniew głosom Nerata. Jesteśmy już niemal u kresu drogi. Czuję, że nadciąga koniec Archonta, niczym cisza po zakończeniu rzezi. Okej. Dobra, no to tyle. Trzymano list, nadawca Tunon. Okej, to ciekawe. Stanowicielu, nakazuję ci jak najszybciej stawić się w niechcianym mieście. Spiesz się, w przeciwnym razie mogę uznać twoją powolność za celowe nieposłuszeństwo. Wyślij potwierdzenie. Wedle życzenia, stawię się w sądzie w swoim czasie. Okej. Staćmy sporo nowych misji. Proces archontów. Tak, terasy zadrżą. Poza tym wszystko zajęte. Znajdź drogę do wieży Świątyni w Kamiennym Morzu. Znajdź drogę do wieży Jutrzenki w Kamiennym Morzu. Znajdź drogę na szczyt wieży Zmierzchu. Okej. Możemy spróbować jeszcze raz pójść do tej wieży Zmierzchu i zobaczyć, czy teraz może nam coś się tam uda wskórać. Ale najpierw pójdźmy do Tunona. Mi się wydaje, że to będzie całkiem ciekawa. To może być całkiem ciekawa wizyta. Miasto niechciane, sąd Tunona. Idziemy. Potrwa 3 dni, 5 godzin. Dobra, w drogę. A, użyliśmy teleportu. Ciekawe. Przy okazji możemy również odwiedzić wieżę. Tam zobaczyć rzeczy różne. Okej, dobra. No, otrzymaliśmy jeszcze wiadomość od Myotis. Przeczytajmy ją od razu. Doskonale, oczekuję twojego powrotu, Tunon. Arbiter Archont Sprawiedliwości. W sprawie wiesz. Tunon przychylność 1. Janusz Tracz. Mój drogi. W swoich słowach wnioskuję, że naiwnością byłoby stwierdzić, że te wydarzenia były dziełem przypadku lub zbiegu okoliczności. Edykt egzekucji Hegemona miał ewidentnie doprowadzić do tego, że ktoś zajął salę wyniesienia. Zakładając, że Hegemon nie wiedział, co się wydarzy, popełniamy grzech lekceważenia graniczący z głupotą. Zostałeś rzucony w środek starcia potężnych sił. Masz następujące możliwości. Wycofać się i zniknąć, popełnić samobójstwo albo skorzystać z okazji. Sugeruję tę ostatnią możliwość. W twoim miejscu wykorzystałabym więź zwierzami, by sprawdzić, czy wszystkie przebudzą się w twojej obecności. Każdy terasowiec widzi wieżę na horyzoncie, wiedząc, że to ty jesteś panem wież. Za każdym razem, patrząc na wschód lub zachód słońca, będą widzieli ciebie.
Zadbaj o to, by wieść o twojej potędze się rozniosła. Niech cię ciebie boją, odkąd pamiętam, w ten sposób postępuje hegemon i wszyscy archonci. Nie dzieje się tak bez przyczyny. Władza i reputacja chronią przed zagrożeniami. Ale jest jeszcze jeden mniej znany aspekt, za który mogę poręczyć. Strach i miłość innych ludzi wzmacnia twoją magię. Wywnioskowałem to z moich rozmów z Blednem Markiem. Przy tych nielicznych okazjach, kiedy pan opowiadał mi o znoju, jak i niezabijanie tych, którzy mogliby potencjalnie zagrozić hegemonowi, kilkukrotnie zaznaczył, że łatwiej jest zabijać element zbuntowany, zanim zdobędzie sławę lub zacznie budzić powszechny strach. Obserwowałem, jak grobowy Ash zmienia się z anonimowego watażki budzącego postrach generała. Zaręcza ci, że czasem, gdy nie miał jeszcze swojego tytułu i reputacji, nie miał również mocy schronienia swoich żołnierzy. Archonci nigdy przenigdy nie mówią o źródłach swojej potęgi, jako że wiedza ta mogłaby zostać wykorzystana przeciwko nim, ale wiem, że wszyscy archonci mają obsesję na punkcie jej demonstrowania. Twoja wieść z wieżami gwarantuje, że archonci będą próbowali albo cię kontrolować, albo zabić, a przy czym właśnie pytanie brzmi czy, a nie kiedy. Zacznij myśleć i... Tak, właściwie pytanie brzmi czy, a nie kiedy. Okej, dobra, zacznij myśleć i działać jak archont. Z mojego punktu widzenia jesteś bowiem archontem. Archontem wiesz. Łatwo nam jest nazwać potęgi, które potrafimy dostrzec. Historia zna wielu archontów ognia i lodu, ale głupotą byłoby sądzić, że moc archonta wymaga uprzedniego nazwania. Jest na odwrót, to archonci pokazują nam, co jest możliwe, zmuszając nas do tańca według własnych reguł. Zapytaj o archontów i ich źródła potęgi. To wydaje się najciekawsze w tym momencie. Droga Mythois, doceniam twoją przenikliwość i jestem zaszczycony twoim zaufaniem. W swoim liście wspomniałeś grobowego Asha. Piszesz, że znałaś go za czasów, nim otrzymał tytuł Archonta Wojny. Czy możesz opowiedzieć mi coś więcej o jego drodze do potęgi? Nawet jeśli istotnie jestem archontem, to nie znam swoich możliwości i rozsądek podpowiada mi, że mogę się czegoś nauczyć z historii pozostałych archontów. Okej? Dobra, to będzie ciekawe. To w sumie ciekawej rzeczy się dowiedzieliśmy o to, że strach i miłość daje nam moce. To trochę by wyjaśniało, jak dlaczego reputacja daje nam dodatkowe zdolności. No okej. Okay. Ale spoko. No dobra. Z tą panią już rozmawialiśmy. Dajmy się bezpośrednio do Tunona. No właśnie, czy ten zabójca dalej tu stoi? Bleden Mark, tak. Czy ma coś nam nowego do powiedzenia? Może się trochę odsuniesz, chłopcze? Nie. Jestem stanowiciel losu Janusz Tracz. Nie odsuwam się przed nikim. Okej, dobra. Tu jest Tunon. Idziemy do niego. Co mi masz do powiedzenia, wielki Tunonie? Wracasz na nasze wyzwanie pomimo licznych obowiązków, które na tobie spoczywają. Sąd docenia twoje oddanie naszej sprawie. Nie powinno cię dziwić, że twoje poczynania są uważnie obserwowane. Jesteś krzewicielem praw Kyrosa na pograniczu, więc twoje postępy wzbudzają zainteresowanie. Wysłałem cię z misją zaprowadzenia porządku w tej wojnie domowej. Po tak krótkim czasie nie oczekuję konkretnych postępów, ale jednak chciałem poznać wyniki twojego śledztwa. Chcę się upewnić, że nie marnujesz czasu spędzonego poza sądem. Wiedz, że zyskałeś rozgłos wśród zgardzonych. To dobrze. Ciesząc się zaufaniem żołnierzy, bez problemu wyśledzisz korupcję lub chaos w elitarnym Legionie Grobowego. Okej. Okay. Cieszę się, że jestem przydatnym sługą sił Kyrosa, który może wykorzenić chaos. Tylko tego wymaga od ciebie sąd. Dobrze się spisujesz, wypełniając obowiązki tak dokładnie.
Poświęciłeś sporo czasu, by wyrobić sobie opinię. Wysiłki naszego wojska i wyzwania, jakie przed nim stoją, nie powinny być dla ciebie tajemnicą. Powiedz, czy jesteś już bliżej wyjaśnienia, który z archontów ponosi winę za problemy tej kampanii? Mamy sporo rzeczy, które mówią przeciwko jednym z tych dwóch archontów, więc nie będę mówił, że mam coś konkretnego. Nie mam wystarczająco dużo informacji, by przedstawić konkretne zarzuty. Śmiało, twoja decyzja nie stanowi oskarżenia. Jeszcze nie. Chcę tylko wiedzieć, czy udało ci się znaleźć jakiekolwiek dowody złej woli lub nadużyć. Jeżeli uważasz, że któryś z archontów zachował się w sposób niegodny dla jego stanowiska, opowiedz mi o tym. Okej. Dalej możemy kontynuować tą trzecią opcję. Ale dobra, powiedzmy, że głosy Nerata. Co tam? Interesujące, na jakiej podstawie wysuwasz oskarżenia? Ok, przekazał obrońcom krzepy plany bitewne skarconych. Na rozkaz głosów przemycił żelazny oręż. Cenzorka chciała przejąć cicharchium dla głosów. Mam dowody, że Archont podjął podejrzane działanie w terasach. Użyjmy tej opcji z przebiegłością. Zobaczymy, czy inne będziemy mogli opowiedzieć również o innych. Głosy Nerata przy każdej sposobności prowokował grobowego Asha, doprowadził w ten sposób do wojny domowej. Tak podejrzewałem, chociaż nie sposób zrozumieć, co takiego Archont tajemnic chciałby osiągnąć przez sprowokowanie takiego konfliktu. Będę oczekiwał twojego pełnego raportu. Wezwę cię ponownie we właściwym czasie. Jeśli to wszystko, możesz odejść. Okej, mam kilka pytań. Powiedz mi o Kyrosie. Kyros jest naszym hegemonem, żelazną ręką chroni nas przed chaosem i wskazuje ścieżkę ładu. Z radością pójdziemy za jej przykładem. Ile hegemon ma lat? Według naszej oceny jej era... O, czyli hegemon to ona. Okej, według naszej oceny jej era na Teratusie jest wspaniała. Jej rzeczywisty wiek jest niemożliwy do ogarnięcia przez nasze ograniczone rozumienie upływu czasu. Szkoda marnować nasze krótkie lata, próbując rozwikłać tę egzystencjalną zagadkę. Nie myślę o Kyros w kategoriach początku czy końca. Kyros jest zawsze i będzie. Jaki jest twój związek z Kyrosem? Kyros jest moją nauczycielką, ja zaś jej pilnym uczniem. Pod tym względem ty i ja jesteśmy do siebie podobni. Cieszę się, że jej zaufałem. Ufa mi, że będę wprowadzał jej kodeks na bezgranicznych terytoriach, którymi włada. Służę jej z wdzięcznością. Jestem głosicielem woli Kyros, zwiastunkiem jej osądu i ramieniem jej sprawiedliwości. Uważasz, że kodeks Kyrosa jest sprawiedliwy? Okej. To pytanie jest nieistotne. Kyros stanowi prawo. Sprawiedliwość musi dostosować się do definicji ustalonej przez Kyros. Każdy, kto sądzi inaczej, jest siewcą anarchii. Pomyśl o tym, wprowadzając ład Kyros na robieży, jeśli nie jesteś w stanie pojąć wagi niezmienności kodeksu Kyros, twoje dzieło będzie wypaczeniem sprawiedliwości. Nie mogłem nie zauważyć, że mówisz o Kyrosie jako o kobiecie. Okej. Kolejny poziom. Uważaj z takimi myślami. Nie licząc doskonałości, nie można przypisać jej zrozumiałych dla nas cech. Hegemon stanowi moc tak odległą i tajemniczą, że wykracza poza naszą małostkową dwoistość. Mężczyzna czy kobieta to bez znaczenia. Kyros jest matką nas wszystkich. Okej, dobra. Zdobyliśmy trochę wrogości. Ale to nic. Tutaj, że zapytam coś innego. Ciekawi mnie twoja osoba, Archoncie. Ciekawość nie jest cechą, do której rozwijania zachęca moich podwładnych. Zbyt często widziałem, jak prowadzi do bezprawia. Jeśli jednak uważasz, że głębsza wiedza na mój temat wspomoże twoje dzieło, to zezwolę na to. Powiedz mi, jak zostałaś arbitrem. Pohamuj swoją ambicję, uczniu. Moja ścieżka nie jest czymś, co możesz w jakiś sposób powtórzyć. Jeśli jednak jesteś bardzo ciekaw, opowiem ci moją historię.
Pragnę zrozumieć prawo i twoje do niego podejście. Okej. Mieliśmy poziom czwarty? Chyba nie. Godne pochwały. Wiele wiesz o kodeksie Kyros i pilnowania porządku. Moja historia może pomóc ci zrozumieć, jak można ich użyć do wygrywania wojen. Przyszedłem na świat przed wiekami, zanim jeszcze zaiściło się marzenie o zjednoczeniu północnym imperium. Moje rodzinne strony znajdowały się daleko poza krainami Kyros. Ewentualny podbój był jedynie przedmiotem spekulacji. Dziesiątki lat przed tym, jak pogłoski o nadejściu Kyros wywołały panikę, zapoznałem się z niuansami kodeksu. Szybko zorientowałem się, jakie korzyści przyniesie nam nieuchronny podbój krainy. Wziąłem więc sobie za cel spiąć się w hierarchii mojego kraju jako arbiter prawa i stanowiciel paktów, zyskując przy tym nieco złej sławy ze względu na surowe traktowanie sprawiedliwości. W miarę jak rosły moje wpływy i szacunek moich rodaków, moje decyzje stały się precedensami na przyszłość. Okej, kontynuuj. Moi krajanie nie zorientowali się, że wplotłem w nasze zwyczaje ramy kodeksu Kyros. Przygotowałem grunt pod podbój naszego niezorganizowanego narodu przez Imperium Hegemona. Nim armie Hegemona stanęły u naszych granic i zażądały kapitulacji, przyjęliśmy już ład Kyros pod każdym względem, prócz nazwy. Nasze wystąpienie do północnego Imperium było tylko formalnością prawną. Wymagało jedynie drobnych zmian w naszym ukochanym prawodawstwie. Lut uznał mnie za architekta pokoju i przez pewien czas nazwano mnie Tunonem Sprawiedliwym. Kiedy moje znaczenie nabrało rozgłosu, Kyros dowiedziała się o mojej roli w jego bezkrwawym zwycięstwie. Kodeks Kyros ma mnóstwo niuansów, które są niezrozumiałe dla nas. Wybrano mnie, bym je zainterpretował i reprezentował wolę Kyros w całym północnym imperium i poza nim. Tym razem z tytułem arbitra. To moja duma, mój obowiązek, moje życie. Co oznacza funkcja archonta? Moc i rangę. Mam pozwolenie Kyros, by wykorzystywać moją władzę dla dobra wszystkich. Gdybym nie zasłużył na aprobatę hegemona, nie stałbym teraz przed tobą. Czy każdy może zostać archontem? Absolutnie nie. Bardzo niewielu otrzymuje taką władzę. W przeciwnym wypadku Teratus pogrążyłoby się w chaosie. Niewielu z tych nielicznych, którzy zyskują moc, potrafią wykazać dość samokontroli, by używać swoich talentów w ramach kodeksu. A z tych, którzy potrafią, tylko niektórzy zyskują aprobatę Kyros. Czy sam doszedłeś do mocy, czy rozwinąłeś swoje talenty z pomocą Kyrosa? Mądre pytanie. Niewątpliwie wykazałem spory potencjał, być może niewielki, ale wystarczył, by dokonać czynów godnych zaufania. Dopiero dzięki kurateli Kyros rozwinąłem się do obecnego poziomu. Czy każdy archont jest sługą Kyrosa? Wszyscy jesteśmy sługami Kyros, ale rozumiem, o co pytasz. Hegemon poświęca wiele uwagi potencjalnym sługom. Nim archont otrzyma władzę, zostaje dokładnie przeanalizowany przez agenta werbunkowego lub samego Bledena Marka. Tych, którzy godni są niezwykłych czynów, lecz nie chcą wspierać Imperium, swoją siłą skazuje się na śmierć. Ci, którzy chcą się wykazać, zostają zaproszeni w nasze szeregi, by służyć potrzebom Imperium. Taka jest cena władzy w hierarchii Kyros. Okej? O co chodzi z swoją maską? Tak, mieliśmy drugi poziom wrogości. Na tym etapie powinno być oczywiste, mój uczniu, ponieważ jednak odpowiedź jest istotna dla twoich obowiązków. Przeknę okno na twoje ignorancje i wytłumaczę. Twarz jest zbiorem niekontrolowanych ruchów, mięśni i nieświadomych grymasów. W paskudny sposób okazuje się wszelkie reakcje. Nie można zwierzyć, że pozostaje obojętna podczas audiencji, ani rozstrzygać właśnie, nie ryzykując, że świadomie dostrzegł brak obiektywizmu. Kontynuuj. W moich wczesnych dniach, zanim jeszcze północ na Imperium dotarło do mojego kraju, zrobiłem maskę słuchacza z twardego, obojętnego drewna. Oblicze wyrażające nieskończoną cierpliwość słucha zeznań świadków i odpowiedni sposób rozważa wszystkie dowody. Później Kyros osobiście podarowała mi maskę stanowczości. Jest niemal identyczna z maską słuchacza.
nie licząc brwi zmarszczonych w zamyśleniu i pod rzemieniem osądu. To właśnie oblicze realizuje kodeks, często w sposób bardzo dosłowny i bezlitosny. Nosiłem oblicze, kiedy zrealizowałem niszczycielski osąd Kyros na mieście niechcianym. Zapewne nieraz jeszcze je założę. Czy maska stanowicieli daje ci moc osądu? Wnikliwe pytanie. Kyros mógłby oczywiście dać mi możliwość czynienia rzeczy niezwykłych. Ale nie, maska jest jedynie symbolem. To sprawiedliwość daje mi moc. Obiektywny wyrok sam sobie umożliwia niezwykłe czyny. Na tym polega moja rola Archonta Sprawiedliwości. Jeżeli zachodzi prawnie uzasadniona potrzeba, mogę zrobić niemal wszystko. Nosiłem to oblicze, kiedy zrealizowałem niszczycielski osąd, tak. Jak wyglądasz pod maskami? Pewnie znowu się obrazi, ale zapytajmy. To nosi się w milczeniu, patrząc na ciebie z góry. Powoli się wycofaj. Wracając do moich innych pytań. Tak. Czy to ty stworzyłeś urząd stanowiciela? Poniekąd. Jestem przedstawicielem kodeksu Kyros na Terratusie, ty zaś reprezentujesz mój osąd pośród ludu. Wziąłem przykład z hegemona, tak jak wszyscy powinni. Lud potrzebuje przystępnego oblicza, które rozstrzygnie ich właśnie. Ja nie jestem w stanie rozsądzić wszystkich kłótni między rolnikami. Stanowiciele byli nieodzownym rozwiązaniem. Dobra, nic więcej, wysoki sądzie. W takim razie możesz odejść, stanowiciel. Dobra. Okej, wiecie co, chyba tak mi się zdaje, że Tunon nie jest zbytnio zainteresowany szczegółami procesu archontów. Więc prędzej czy później będę chyba musiał przejrzeć jeszcze raz wszystkie te dowody i zastanowić się, kogo rzeczywiście chcę oskarżyć. Ale dobra. Na razie ten dzień jeszcze nie nadszedł. Udajmy się do wieży morskiej. I zobaczmy kuźnię. Czy możemy ulepszyć pancerz Barika tam? I czego byśmy potrzebowali, żeby go ulepszyć? Okej. Mytois odpowiedziała. Ale chyba już... Chyba na razie tego nie będę czytał. Okej. Dobra, spróbujmy coś ulepszyć. Okej, dobra. Cena czas ulepszenia 5 godzin. Spiżowe pierścienie z sztaba żelaza. Stać by nas było, nie jest aż takie drogie. Co by nam to dało? Zwiększa odporność na kłute zimno. Odzyskiwanie gotowości takie same. Okej, to znacznie by zwiększyło odporność na kłute. I pancerz ogólny by również zwiększyło. Okej, czy to daje jakiś pancerz ogólny? Tak, by to również zwiększyło. Więc chyba ulepszam Barika. Jego pancerz generalnie jest bardzo dobry na kłute. Wygląda na to. Ale bardzo słaby namiażdżony i na ogień. A co jego tarcza dawała? Tak. Dobra. Dobra, to ulepszajmy pancerz. Myślę, że mu się przyda. Okej. Tak, wymagamy więcej rekrutów.
Okej, wiecie co, chyba najpierw przeczytajmy ten list może od Myotis, a później potem zacznijmy ulepszać, bo trochę czasu nam to zajmie. Janusz Tracz, takie pytanie można przypłacić życiem. Bardzo niewiele wiadomo o tym, jak rodzą się archonci lub jak zdobywają swoją moc. Przez długie lata swojego życia nauczyłam się, że Kyros i sami archonci wolą, aby tak pozostało. Jeśli młodych i uzdolnionych skutecznie otrzymuje się w niewiedzy, nikt nie rzuci wyzwania władzy starych i potężnych. Pierwszy raz usłyszałem o Ashu, który dla mnie zawsze pozostaje tylko Ashem, to hegemon nadał mu nowe imię jemu i tej żelaznej zbieraninie. Gdy był zwykłym buntownikiem, ponurym, niepiśmiennym partyzantem, który potrafił zwyciężyć w bitwach, podczas gdy jego rodacy z północnego królestwa wszędzie brali cięgi. Ash zawsze był dobrym przywódcą, ale bynajmniej nie urodził się z darem magicznego chronienia swoich żołnierzy. Pierwsza wzmianka o jego egidzie pojawiła się dopiero pod koniec podboju północy. W dziennikach z tamtych lat nie znajdziesz opowieści o tym, jak Ash z marszczeniem brwi osłaniał swoich ludzi przed śmiertelnym zagrożeniem. Przeczytasz natomiast wspomnienia żołnierzy, które dzięki obecności Asha potrafili przezwyciężyć własne wątpliwości i strach. Ważna lektura historii wskazuje, że zdolność Asha do aktywnego chronienia swoich żołnierzy pojawiła się wiele lat później, gdy jego więź z Legionem stała się mocniejsza, przede wszystkim w miarę jak rosła jego legenda. Legenda jest tu sprawą kluczową. W mojej opinii moc Archonta jest czymś w rodzaju samospełniającej się przepowiedni. Powszechna wiara w moc Archonta jest tym, co ją buduje i wzmacnia. W przypadku Ashu mieliśmy do czynienia z niedojrzałą formą jego mocy, która pozwoliła mu tchnąć odwagę w serca żołnierzy, gdy otrzymał tytuł Archonta i zasłynął w całym Teratusie jako nowy Archont Wojny. Jego moc rozwinęła się i pozwoliła mu nie tylko rozwiewać strach swoich żołnierzy, ale zapewnić im fizyczną ochronę w walce. Moja rada jest zatem następująca. Działaj jak Archont. Zdobywaj moc wszędzie, gdzie możesz. Staraj się budzić w ludziach miłość lub strach. Nie idź przez życie anonimowo. Bądź stale obecny w myślach swoich zwolenników i dbaj o to, by twoi wrogowie nie przestali się ciebie obawiać. Myotis. Okej. Okay. Zapytaj o gniew hegemona. Droga Myotis, dziękuję ci za twoją nieocenioną pomoc. Nurtuje mnie jedno, być może głupie pytanie. Skoro jestem taką anomalią i zagrożeniem, dlaczego hegemon jeszcze się ze mną nie rozprawił? Wystarczyłby edykt albo rozkaz dla Bledena Marka. Tymczasem nic takiego się nie wydarzyło. Co o tym sądzisz? Dlaczego Kyros toleruje moją obecność? Okej, okay. Dobra, wyślijmy to. Dobra, poulepszajmy pancerz ile możemy. Tak, mamy sporo zasobów, więc nie ma z tym problemu. Tak, troszkę ulepszymy mu pancerz ogólny. Okej. I to ulepsz. Okej, świetnie. No i to na razie tyle. Potrzebujemy jakichś rekrutów. Czy możemy tutaj ich jakoś nająć? Chyba tutaj po prostu kowali musimy nająć, tak? Tak myślę. Co tu jest jeszcze więcej? Trenerów? Paru mamy kupiec. Trenerka umiejętności. Bo po prostu kowala musielibyśmy zatrudnić. A nie, okej, okay, dobra, tutaj. Mistrz umiejętności uczący władania ogniem i uwiądem. Trenerka, mistrz umiejętności, handlarka, kowal dostarczający jest sztabik spiżu do lepszenia broni. Okej, okay, czy tu jest sztabka? Nie. Bardziej żelazo by nas interesowało. Okej, mam jeszcze trochę pieniędzy. To może najmijmy. Okej.
Zobaczmy, czy teraz to zwiększyło. Okej, coś jeszcze mam ciekawego. Zaraz w starych murach ten schemat wraz z kawałkiem metalu. Czy mogłeś wykonać dla mnie ten przedmiot? To plony wzgardy. I masz też metal, którego potrzebuję do jej wykucia. Czy mogę dla ciebie zrobić coś jeszcze? Znalazłem ten hełm w rdzawych kanionach. Co masz mi o nim powiedzieć? To hełm Sokolego Oka. Mając go, powinienem być w stanie go otworzyć. Okej, dobra. Dobra, i dostaliśmy dwa nowe plany. Dobra, czy możemy teraz to ulepszyć? Tak, możemy. Mamy już wymaganych rekrutów. Ale na razie nie będę tego robił. Trochę sporo to kosztuje. Tak, wniosłby ogólny pancerz. Oraz mocno by zwiększyło pancerz kłuty. Myślę, że na razie starczy pancerza Barikowi. Okay, zobaczmy może jeszcze te... zobaczmy może te... te przedmioty do zrobienia. Między innymi mówili o wzgardzie. Tak. Generalnie mamy wszystkie przedmioty. Tylko brakuje nam spiżowych pierścieni. Precyzja trafi przeciwko celom, ponieważ 35% zdrowia plus 100%. Stanowczość plus 1. Okej, mówił też o jakimś hełm Sokolego Oka. Trzeba rekrucić 4 kuźnia. Cenność plus 10. Okej. Brzmi spoko. Cenność plus 9 oraz odbicie 6%. Jaki obecnie hełm ma zwrotka? Ma lepszy hełm. A nie, podstawa 6%. Cenność plus 12. Nie, czyli jednak byłby lepszy. Chociaż niekoniecznie. Zobaczmy jeszcze raz. Zyskiwanie gotowości chyba jednak ma gorsze, więc może niekoniecznie byłby lepszy. Rękawica alchemika. Okej, to jest fajne. Kontrola życia plus 20. Lekki skóra. Moglibyśmy to wykuć dla Lantrego. Wygląda bardzo fajnie. Sproja płytowa. Ta... Niestety nikt nie korzysta z ciężkiej zbroi u nas. Buty nocnego łowcy. Odległość do marsz w cieniu. Okej, również bardzo fajne, chociaż nie mamy jeszcze opończy ze skóry ogara. Okej, okay. Spoko. Dobra. Może się to jeszcze spróbujemy szybko pogadać do Eb. That's twice now you've undone one of Kairos's edicts. If you're trying to invite the wrath of the overlord, good job. The sages have their share of enemies, and there are some that may have thought the edict of fire a suitable fate. Regardless of what the sages do or don't deserve, the knowledge in the Vellum Citadel belongs to all of us. And Kairos's destruction of that knowledge is what really tangles my line. Oops. Breaking the Edict of Fire is a signal to Taratus. The Overlord can be defied. The punishments can be overturned. More specifically, you are the one who can undo the Overlord's whims. Jak to powiedział, że chce? What is it you need? Powinniśmy omówić najpilniejsze sprawy. Working with the disfavored. You want my advice? My advice would be to get close to Graven Ash and plunge a poisoned shiv in his ear. Grobowy Ash to mój sojusznik, nie zniża się do takiej zdrady.
Albo nie, popatrz w milczeniu. But I don't really know what to say here. I hate the disfavored, but I'm sworn to your cause, so my honest opinion won't do anyone any good. Mam dla ciebie kilka pytań. Zobaczmy, czy gdzieś jest... Bo ona miała nauczyć nas o jakiejś magii. Więc chyba możemy o tym z niej pogadać. Co wiesz o parających się sztuką? Deal of the mages of the tears, or at least their history. Most are dead now. I know a little less about the guild sworn to Kairos as archons, but I try to make an effort to know my opposition. Co z innymi szkołami magii, gildiami mistyków w terasach? Istniało bla 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 bla. Zmieńmy temat. Albo powiedz mi o swojej gildii, szkole pływów. Bla bla bla. Dlaczego Barszarchunt nie brał udziału w wojnie? Nic wiele nie powiedziała. Jak wyglądała szkoła przed wojną? Dlaczego wasza szkoła upadła? Jak stara jest pięć żon? I know a great deal of the mages of the tears. Ask away. Pomówmy o twojej magii. You know, I normally charge for this, but for you... Co możesz mi powiedzieć na temat szkoły, do której należysz? You know that's a very personal question. The knowledge I have is a centuries-old gift from the Archon of Tides. I would sooner discard my life than the sanctity of that gift. I will speak in generalities only. Okej. Czy jest opcja gdzieś to, żeby się mnie nauczyła? Chyba nie ma. Okej, dobra. No może jeszcze nie może nas tego nauczyć. Okej, dobra, nieważne. Okej, troszkę mnie to wydłużyło. W każdym razie myślę, że w następnym odcinku spróbuję się udać z powrotem do wieży Zmierzchu. I spróbujemy tam coś zadziałać. Może w końcu nam się udają rozpracować. No póki co to wszystko. Dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!